Szanowni Państwo, naszą uroczystość rozpoczniemy od wprowadzenia sztandaru i od śpiewania hymnu narodowego. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Szanowni Państwo, to niezwykły zaszczyt i wielka radość powitać Państwa na uroczystości z okazji 20-lecia nadania imienia Józefiny i Emila Mików naszej szkole. Rok 2022 to rok szczególny, ponieważ splata się tutaj kilka ważnych rocznic. 80. rocznica śmierci Józefiny Mikowej, 90. rocznica śmierci Piotra Borowego, a w zeszłym roku, jak pamiętamy, minęła 80. rocznica śmierci Emila Miki. Są to nasi wielcy orawscy bojownicy. Dzień 17 czerwca 2002 roku na stałe zapisał się na kartach historii naszej szkoły, która otrzymała imię Józefiny i Emila Mików. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jest to wielki zaszczyt, wyróżnienie, ale i też wielkie, wielkie zobowiązanie dla nas. Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły, wokół której buduje się tradycje, wprowadza w świat wartości. A nikt inny nie pasował bardziej do tej szkoły i do tego miejsca niż Józefina i Emil Mikowie. Ludzie stąd, z naszej tu orawskiej, lipnickiej ziemi. Józefina i Emil to wielcy, wybitni lipniczanie. Ich zasługi są nieocenione, a tu na tej orawskiej ziemi byli niczym płonąca pochodnia, która rozświetlała noc. Józefina i Emil cieszyli się szacunkiem, autorytetem ludzi, współpracowników i towarzyszy broni. A ich siła tkwiła w miłości do ojczyzny, Boga i ludzi. Bezgranicznie oddani wartościom i sprawom, w które wierzyli. Historia po raz kolejny zatoczyła koło. Dlaczego jesteśmy tu, w Domu Ludowym? Przecież to już nie nasza szkoła. A jednak, tu wszystko się zaczęło. Tu w latach międzywojennych swoją działalność oświatową, kulturalną, społeczną prowadzili Józefina i Emil. Tu odbywały się występy zespołu regionalnego, przedstawienia teatralne, zabawy, święta państwowe. Swoją siedzibę miała biblioteka, kółko rolnicze. Tu, 20 lat temu, odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. I tu dzisiaj spotykamy się w tak zaszczytnym gronie. Dzisiejszy jubileusz to moment wyjątkowy. Jest okazją do wspomnień tego, co było, do pochylenia się nad teraźniejszością. Ale przy tym wszystkim nasze myśli również wybiegają w przyszłość. Czcimy pamięć Józefina i Emila. Podziwiamy ich bohaterstwo i odwagę, z jaką walczyli, umierali za wolność naszej ojczyzny. Życzę Wam wszystkim, aby dzisiejsze święto stało się ciekawą lekcją historii i zachętą do pogłębiania wiedzy na temat naszych patronów. Jako te z ogony skaliste, urobionyś jako te ręce żelazne, drogi jako te zbójnickie talary, budzisz nadzieję i dodajesz wiary. Dobryś jako to słonecko na wieśniadym niebie, jak łażyć bez ciebie, jak łażyć bez ciebie, bez ciebie. Thank you.
Rok 2022 jest szczególny dla naszej szkoły, ponieważ to w tym roku mija 20 lat od momentu nadania jej imienia Józefiny i Emila Mików. Wyjątkowy także z tego powodu, że w tym roku mija 80 lat od śmierci Józefiny Mikowej i 90 lat od śmierci Piotra Borowego. 20 lat minęło jak jeden dzień. W tym czasie dużo się na Orawie zmieniło. Wiesz, jestem ciekaw, czy o takiej Orawie marzyli nasi padranowie. Czy cieszą się z naszego dzisiejszego spotkania? Może są zadowoleni z tego, że o nich pamiętamy. Zaglądają w nasze orawskie serca. Co w nich widzą? Zapraszamy na krótkie przedstawienie. Halo, jest tu kto? Hop, hop. Też pogoda mi się trafiła. Idealna na pierwsze wycieczki. O, dzień dobry. Widzę, że nie jestem tutaj sam. Ja was skądś kojarzę. Ciebie widziałem na Instagramie, a ciebie kojarzę z Facebooka. Słuchajcie, może wy mi pomożecie. Zgubiłem się. Zgubiłem drogę. Zgubiłem swoją drogę. Myśli są moje dziś jako żeglarze, co na wód wielkim zbłąkani obszarze, przed chmurnej nocy, wolą wiatru płyną. Stero puściwszy, zdjąwszy z wiosek dłonie, próżno wzruk silić, w mrokach tonie, jak kamień w morskiej nieprzejrzanej fali. Zgubiłem drogę w te gmachy przyszłości, pełne wesela, ciepła i jasności, które się dźwignąć mają ku ruinie starego świata, co gnije i ginie. Chciałbym uwierzyć, lecz wierzyć nie mogę. Coraz większa pustka jest przede mną, oczom mej duszy coraz bardziej ciemno. Dokąd iść? Nie wiem. Zgubiłem drogę. Nie na sercu ciężko, na sumieniu twardo. Dokąd iść nie wiesz, człowieku XXI wieku? Nie wiem, dokąd iść. Jestem zmęczony. Wybrałem się w podróż, żeby wszystko przemyśleć. Czuję, że czegoś mi w życiu brakuje, mimo iż wszystko mam. Świat jest piękny. Czasami nawet oglądam go przez szklany ekran telewizora. Kolorowy świat internetu. Żyję szybko, dom, praca, praca, dom, czasami nawet wakacje w ciepłych krajach. Ogólnie nie jest źle, ale w głębi duszy czuję, że czegoś mi w życiu brakuje. Zachwycasz się współczesnym światem, przy nim jakże skromnie wyglądają dawne mozaiki pól, malowane miłością człowieka, pacierze na anioł pański, którym przygrywała kościelna wieża, stojąca twardo i niezłomnie pośrodku nadziei każdego orawianina. I droga, po której nie można było przejść obojętnie wobec Boga, bo zawsze widziałeś Go w ciężkiej pracy, trudzie i znoju prostego człowieka. Ciągle coś ciągnie mnie do wielkiego świata, ale najgorsze jest to, że już sam nie wiem, co jest w życiu ważne. Czy można kochać całe życie tego samego człowieka, tę samą ojczyznę? Czy jestem naprawdę wolny, stojąc na wysokiej skale pychy? Nie pamiętasz, czy nie chcesz pamiętać tego, co powinieneś, tego, co najważniejsze? Wróć na Orawę, tam sobie przypomnisz. Posłuchaj, niech się pokaże, jakie było i jakie jest twoje miejsce na ziemi. Weź ze sobą wiersze Emila Kowalczyka, człowieka, który wiele znaczy dla Orawy. Niech one cię prowadzą. Posłuchaj mnie jeszcze. Nikt tak pięknie nie wskaże ci drogi, jak ci, którzy już nam przeszli.
Orawa, Babia Góra znam dobrze. Przecież to tam się wychowałem. Tak leci zło rowioku, no gdy stąd na chwilę przyłam w samym pnioku i pozrzyj się za siebie. Tyś to, co jaki niepielec, gdzie twoje korzenie, kany mos sumienie, gdzie ci tak wartko, obejrzyj się za siebie. Kto ci o tym powie, gdzie twoi przodkowie i dawne zwycaje, umojone goje, wyskowe chałupy, siedlackie nuty. Gdzie idzie spracie? Co widzisz przed sobą? Śrybniki i murowańce? Same zaprzedańce. Mosty serce łorawskie. Sanu jest piękno boskie i łojców destament. Czy ty słyszysz i glament? Coś kojarzę, ale to niemożliwe. Pamiętam, że gdzieś widziałam pana portret. Tak, to ja, Emil Mika. W 1896 roku przyszedłem na świat właśnie tutaj, w Krupnicy Wielkiej. Kształciłem się najpierw w gimnazjum w Trstenie, a następnie w seminarium nauczycielskim w klasztorze pod Zniewą koło Martina. Po odbyciu służby wojskowej, która przypadła na lata I wojny światowej, wróciłem do Lipnicy, gdzie pełniłem obowiązki organisty i nauczyciela. Pan założył pierwszą w tej wsi orkiestrę dętą? Tak, muzyka w moim życiu odgrywała bardzo ważną rolę. Przez kilkanaście lat zbierałem pieśni ludowe z tego regionu. Plonem mojej pracy było wydanie zbioru pieśni orawskie. Założyłem i prowadziłem zespół Orawiacy. Próby były bardzo wyczerpujące, ale satysfakcja była ogromna. Ale zbudowałem na Liczeńskim Potoku małą elektrownię wodną, dzięki czemu doprowadziłem do swojego domu, kościoła i szkoły elektryczność. To pan skonstruował pierwszy radioodbiornik i radionadajnik krótkofalowy? Widzę, że dużo wiesz na temat mojego życia. Cieszy mnie to bardzo. Panie Emilu, Orawa zawdzięcza panu bardzo wiele. Co z pana życiem osobistym? W 1922 roku ożeniłem się z Józefiną Machaj. Gdzieś tutaj powinna być, ponieważ szliśmy razem. Józefino! Józefino! Jestem. Co się stało? Już nic nie rozumiem. Czy to jakieś żarty? Opowiadałem właśnie panu o naszym ślubie. Tak, to były szczęśliwe chwile. Lecz nie zawsze było tak wesoło. Pamiętasz, Emilu, jak zostałam uwięziona przez władze czechosłowackie za swoją działalność na rzecz Orawy? Dla mnie moja mała ojczyzna była zawsze na pierwszym miejscu. Takich jak my było więcej na Orawie. Piotr Borowy, wielki działacz ludowy i niepodległościowy. Był nawet członkiem na delegacji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Spotkał się również z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Wilsonem, w sprawie przyłączenia Orawy do Polski. Tak,
Pamiętam też orzełka na twojej czapce. Nie pozwoliłaś, aby ktokolwiek ci go zabrał. Przypominam sobie również Karola, Eugeniusza, Ferdynanda, nasze wspólne spotkania na plebanii. Tam czytaliśmy polskie pisma. A Towarzystwo Szkoły Ludowej? To była myśl. Dzięki naszym staraniom w 1926 roku powstał Dom Ludowy. A pamiętasz, Emilu, kółko rolnicze? Sad, w którym szczepiłeś nowe odmiany roślin, ule z pszczołami. Mieliśmy wiele pracy, ale zawsze jeszcze wieczorami znajdowaliśmy czas dla siebie. To były piękne dni. Wszystko jednak zmieniło się po wybuchu II wojny światowej. Nad Polskę, Orawę naciągnęły czarne chmury. W pewną wrześniową noc 1939 roku wojsko niemieckie otoczyło nasz dom. Dzięki ostrzeżeniu przyjaciół udało mi się w porę uciec. Wyjechałam najpierw do Nowego Targu, później do Zakopanego, a w końcu zamieszkałam w Krakowie. Już od grudnia 1939 roku działałam w tajnej organizacji wojskowej. Nie wahałam się ani chwili nad tym, czy ukrywać się, czy walczyć. Podczas wojny zawsze mamy dwie możliwości. Albo siedzieć cicho i liczyć na to, że jakoś to będzie, albo walczyć ze świadomością, że się zginie. Wiedziałam, że jest wojna, a na wojnie żołnierz może zginąć w każdej chwili. Byłam na to gotowa. Mieszkanie w Krakowie było naprawdę wyjątkowe. Panowała w nim atmosfera patriotyzmu i wolności. Walczyliśmy, pomagaliśmy, byliśmy szczęśliwi, bo prawdziwe szczęście polega na dawaniu, a nie braniu. Wierzyliśmy, że wojna kiedyś się skończy, wszystko wróci do normy, a my wrócimy na Orawę. Gdy rozpoczęła się fala aresztowań, wiedziałam, że teraz kolej na nas. Noc z 3 na 4 maja 1941 roku, tuż przed północą, była jedną z najgorszych dla mnie. Wtedy nasze drogi się rozeszły. Mnie odesłano konwojem do więzienia w Montelupich, a ciebie, Emilu, do Oświęcimia. To, co przeżyłam podczas przesłuchań, było okropne. Ale jestem z siebie dumna, ponieważ nie podałam żadnej tajemnicy wojskowej. Nie podałam ani jednego nazwiska, a nie było to proste, bo znałam wszystkich, którzy działali na rzecz Polski. Czytałem kiedyś artykuł o pani. Podobno gestapo stosowało okrutne tortury, żeby zmusić panią do mówienia. Tak, to było konanie na raty. Głodzono mnie, bito, polewano zimną wodą. Najgorzej było w Zakopanem. Siedziałam w celi nago, przykuta do podłogi na niskim stołeczku. Wieszano mnie również za ręce wykręcone do tyłu na haku, który nieznacznie unoszono do góry tak, bym ledwo końcami palców dotykała ziemi. I jeszcze uderzano. Okropnie bolało. Najboleśniejsze było uderzanie krzyżem. Moim ukochanym krzyżem. I nikogo pani nie zdradziła? Naprawdę podziwiam. Nie ukrywam, że pomogła mi modlitwa. Bóg czuwał nade mną. Wiedziałam, że Bóg zawsze daje tyle cierpienia, ile człowiek jest w stanie unieść. Najwidoczniej ja byłam silniejsza od innych. Szczerze was podziwiam. Żyliście dla innych. A słowo ojczyzna stanowiło dla was największą wartość. Przecież oddaliście za nią życie. Właśnie tak patrzyliśmy na świat i takie wartości liczyły się dla nas. Przeżyć najpiękniej jak to możliwe, żyjąc nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Życie jest krótkie. To od nas zależy, jak je przeżyjemy i jak zapiszemy się na kartach historii. Żyć dla innych to żyć dla kraju, dla ojczyzny. Może właśnie tego mi brakuje. Żyję dla siebie, żeby mi było wygodnie. Nie patrzę na to, co się dzieje wokół mnie. Odwracam oczy od przykrych widoków. Wtedy czuję spokój.
Pamiętaj również, żeby nie zacierać śladu przeszłości. To one wskażą ci drogę. Kowalczyk. Synu Orawy, bodź, nie syć komu zno kupić za judosowe srebrniki. Synu Orawy, miłość, dorodne ziemie, to niejno wysywano cuska i nastrojone gęsie. Synu Orawy, kiecie będą mamić cel jakimi światami, nie zabodź, to honor i godność. Synu Orawy, trza dużo siły, co by nie zatracić miekowych gnucicek. Synu Orawy, łodzinie twoich głojców, to twoja dusa, nie wyrzec się je. Synu Orawy, słuchaj downe gwary, una ci pogodzę drogę ku ślebodzie. Synu Orawy, to co najważniejsze jest w sercu, a to co najpiękniejsze jest na Orawie. Przyjdź na Orawę, wróć do młodości.